dobry, kochani. Witamy Was bardzo serdecznie. Dzisiaj dzień z nami, wyjątkowy, bo dzisiaj obchodzimy drugą rocznicę ślubu. Tak, 2 lata jesteśmy razem jako małżeństwo. Jakoś ze sobą jeszcze wytrzymujemy. I się nie pozabijaliśmy. Jeszcze nie. Jeszcze. Więc dzisiaj chcemy Was zabrać ze sobą. Mamy w planach, w zasadzie ja nie wiem, co mamy w planach, bo wszystko organizował i wymyślał Bartuś. Wiem o tym, że dużo spędzimy czasu na zewnątrz. Tak. Więc skorzystamy z przepięknej pogody, jaką mamy w Warszawie. Tak, jest dzisiaj 30 maja, żeby nie było. Tak. I teraz zmierzamy do... Aioli na Placu Konstytucji na pyszne śniadanie. Tak. A potem zobaczycie sami, bo ja też do końca nie wiem, co, gdzie, jak, dlaczego. Z kim? Z kim akurat wiem. Dzisiejszy dzień spędzam razem tylko i wyłącznie z moim szczęściem. Także mam nadzieję, że dzisiaj spędzicie z nami miło dzień i że będę pamiętała wyciągać kamerkę. No ja też mam taką. No. Także co? Idziemy teraz do Aioli na śniadanko. I do zobaczenia później. Tak, zabieramy Was. Śniadanko przyszło. Ja mam jogurt grecki z chia i granolą. Do tego mam taką słodką bułkę, miód, konfiturę, owocek. Tak to się prezentuje. A mój kotek. To jest co? Piada. Z tuńczykiem, z burakami marynowanymi, z kiełkami. No. Smacznego, kochanie. Wzajemnie. Witajcie. Wyszliśmy właśnie z Aioli, z pysznego śniadanka. Było naprawdę pyszne. Ja ostatnio bardzo, bardzo lubię jeść granolę. Prawda, kochanie? Owszem. Po prostu... A jeszcze jak daję świeże owoce typu truskawki. Także... Bo ty w ogóle jesteś truskawkowa dziewczyna. No, także dzisiejsza granola też mi bardzo smakowała. Dobra była, nie? Tak. I z tymi nasionami chia naprawdę było dobre, dobre. Oczywiście całej porcji nie dałam rady zjeść. Jak zwykle. To było ogromne. Także, nie, a twoja piada jak? No właśnie, ja dzisiaj postawiłem na rybkę i powiem Wam, że bardzo dobre. Pasta z tuńczyka, z rzodkiewką, z kiełkami. No i ten burak marynowany. Tak, no z tym burakiem marynowanym. Super połączenie i bardzo smaczne. No i za to wszystko razem z kawą. Razem z kawą. Razem z kawą zapłaciliśmy 21 zł. W sumie. Za dwie osoby. Także naprawdę powiem Wam, że ja bardzo po taniości, lubię po taniości przechodzić do Aioli, bo te rzeczy są smaczne. No i nie wydaje się majątku, tak. Przynajmniej na śniadania. A pamiętasz, jak nam jedna kelnerka opowiadała, że mają taką klientkę, która przychodzi codziennie zamawia inne śniadanie i przychodzi no 6 razy w tygodniu na śniadanie do Aioli. No. Bo jej się nie opłaca po prostu gotować w domu śniadanie. No sama żyje i wiesz. No tak. Pójdź do sklepu, kup te wszystkie składniki, potem usiądź to zrób wszystko. No. Chociaż moim zdaniem takie domowe śniadania mają też swój urok. Takie na przykład w wózku. A, we dwójkę. No. Tylko potem te okruszki wszędzie. Dobra, słuchajcie. Tak, lecimy dalej. Bardzo zdradzisz mi, nie, gdzie teraz dopiero jak dotrzemy na miejsce. Zobaczysz, będzie ci się podobało. Będzie pani zadowolona. Domyślisz się, gdzie jedziemy? Nie. A po
orientacja w terenie jest tragiczna. A gdzie wysiadamy? Zającza. Jakaś podpowiedź? Nie. Ale się cieszę. Mówiłeś dlaczego? Nie, jeszcze nie. O matko. To co, może dojdziemy do jakiejś ławki? I opowiemy. Dobrze, no to chodź. A już kojarzysz, gdzie jesteś, czy nie? Bardziej mniej i więcej. To znaczy? Dzielnictwo Wisły. O, to chyba moja żona będzie miała dzisiaj dobry humor do samego wieczora. Zaraz się dowiecie dlaczego. Skarbie, tak jak chciałaś. No. Jesteśmy nad Wisłą. Królową polskich rzek. Widać ją, czy nie widać? Widać chyba. Tutaj mamy syrenkę. Czekaj, bo nie wiem, czy trafiasz w syrenkę. Trafiam, ja zawsze trafiam. Kto tu jest zbyleźny w naszym związku? Aha. To co? Idziemy znaleźć ławeczkę? Pięknie wygląda. To się zaraz okaże. Nie dam ci buzi jej, bo ma sminka. Sminka. To sminka czy sminka? Idziemy. No tak jak zwykle. A idziemy na bulwary? A po co? No pytam się to. Nie, no tutaj się przejdziemy. Tak? Tam pokazuj. Nie. No ty jesteś najpiękniejsza na świecie. Jaki tu spokój, po prostu zero ludzi. Super, nie? Ciekawe, że w ogóle coś jest otwarte. Nie, to co w weekendy. A, to nie, no to wiesz. Weekendy tu jest po prostu taki szał, ciał. Nie, otwarte są knajpy chyba. Otwarte? Tak. No, bardzo ładna. No dobra, to co opowiemy? Dlaczego się tak cieszymy? No chyba wypada podzielić się tą super informacją. Dobry masz kadr? Bardzo dobry. Dobra. Przepraszamy na wstępie, że jesteśmy w okularach, ale po prostu jest tak piękne słońce, że nie da się patrzeć tak kamerkę bez problemu. No niestety, ale... Aż niestety, niestety. Słońce przygrzewa. Jest super. Tak. Okej, okay, no to co? To mówimy, co się zadziało w naszym... Oprócz tego, że dzisiaj mamy rocznicę. Tak, to dzisiaj dostaliśmy bardzo super informacje właśnie na naszą rocznicę. Trochę, no, znaczy informacja jest nieplanowana na naszą rocznicę, ale że się zdarzyła dzisiaj, no to w ogóle jest po prostu super. Udało się. Nie jestem w ciąży, bo cały czas tak to brzmi. Jedziemy na nasze pierwsze zagraniczne wakacje do Grecji. Na piękną wyspę Korfu. Tak. Do pięknego ośrodka, przynajmniej tak wygląda na zdjęciach.
Nie pamiętam teraz dokładnej nazwy, coś tam Sunny Beach, ale nie pamiętam się nic. W każdym razie spotkamy się z Dorotą, z sałatką po grecku. Zobaczymy piękne Korfu. I dlaczego my się tak w ogóle cieszymy? Bo dla niektórych to może być, no jadą na wakacje i tak, tyle, tak? Po prostu. Otóż w naszym przypadku to nie jest takie łatwe. Od 3 lat próbujemy wyjechać za granicę i wszystkie możliwe biura podróży nam odmawiały. I to w taki bardzo niefajny sposób. Bardzo często nam robili nadzieję i mówili, że to jest do załatwienia. A potem stwierdzano, że mojego wózka nie da się przewieźć samolotem, że linie lotnicze się nie zgadzają i tak dalej, i tak dalej. I tak oto przez 3 lata właśnie nie byliśmy na wakacjach, wiecie, takich pełnych wakacjach, tak? Bo wyskakiwaliśmy nad morze nasze piękne polskie. Na 3-4 dni to wszystko. Tak, i przykro nam było, bardzo nam było przykro. Mi było zwłaszcza przykro z tego powodu, że... No, ograniczano twoją, że tak powiem, wolność podróżowania, tak? Cały czas się mówi o prawach osób niepełnosprawnych. I o tym, że się tak wszystko zmienia, tak, i że idzie do przodu. A widać niestety na załączonym obrazku, że jednak tych praw się nie respektuje, tak? I że ciągle są jakieś problemy. Poza tym to, co chciałam przed chwilą powiedzieć tak naprawdę, to, że przykro mi było, że Bartek nie może jechać na takie fajne wakacje, bo zawsze ja jestem jakimś tam ograniczeniem. Przykro mi było, po prostu mi było na maksa przykro. Ale teraz nam jest bardzo, bardzo radośnie. Tak, teraz jest po prostu, wyśmienicie, powiem wam. Także mamy kilka dni dosłownie, żeby spakować się. Nie mogę uwierzyć w to, że się udało. Jest super i będą vlogi. Będziemy vlogować. Oj, na pewno. Oj tak. Także będziemy instagramować, vlogować i w ogóle wszystko, co najlepsze. Strasznie się cieszymy, ja nie mogę się doczekać tych owoców. Oj tak. Och, po prostu. Owoców morza. Moja mama jak była... Ja mam bardzo nadzieję, że codziennie będę jadł jakieś owoce morza. Jakieś kalmary, nie kalmary, ośmiorniczki. No ja uwielbiam owoce morza, misia nie za bardzo, ale... Ale ja będę zachwycona owocami po prostu, nie morza, tak, owocami. Moja mama jak była w Grecji, to mówiła mi, że właściwie codziennie jedli właśnie takie świeże owoce i że to całkiem inaczej smakowało jak nasze że ze tak. sklepów, także bardzo jestem ciekawa i... Jestem po prostu szczęśliwa, że się udało. Trochę się boję lotu, bo ostatni raz leciałam... 11 lat temu? Więcej! 14 lat temu. O matko! Więc nie ukrywam, że się boję i ciekawa jestem, jak to będzie. Będzie dobrze, skarbie. No, a Bartka to pierwszy lot. Samolotem tak. Samolotem takim długodystansowym tak. Długodystansowym? No chodzi mi, że wiesz, leci! Między krajami, tak? Bo ty co, helikopterem kiedyś tak, leciałeś? Kiedyś helikopterem. No. Ale to jeszcze o Matko Święta. 25 lat temu to jeszcze jakimś starym grzmotem policyjnym chyba, więc... Gdzie cię przetransportowano? Z Pierdla do Wariatkowa. Okej. Okay. Mogłam się tego spodziewać. Dobra, kochani, my teraz musimy się trochę formalnościami zająć. Tak. Bo dosłownie przed chwilą do nas zadzwonili i nawet nie wiecie, jak jestem szczęśliwa. Wiem o tym, że Bartek też, tylko on nie cieszy ja się tak jestem, całą sobą jak ja. Ja jestem, powtarzam wam po raz kolejny, introwertykiem, czyli osobą, która nie okazuje uczuć na zewnątrz, tak?
trzymam je w sobie, ale się bardzo cieszę. Jestem po prostu przeszczęśliwy. Zaraz będę musiał zadzwonić do mamy, do babci, do teściowej pewnie. I przekazać im tą świetną wiadomość. No. Ja wiem, jak to brzmi dla osób, które nie mają kompletnie problemów z atrakcjami. Kupują bilet, wsiadają i lecą. No, ale dla nas to jest rewelacyjna informacja i mówię wam też o tym dlatego, żeby powiedzieć głośno do osób, które mają jakiś wpływ na to, gdzie i jak mogą spędzać wakacje osoby niepełnosprawne, żeby zwrócili na to uwagę, bo naprawdę 3 lata starać się o wyjazd to jest trochę dziwne. Zwłaszcza, że tutaj nie chodziło o pieniądze, nie chodziło o jakieś wymagania, nie chodziło nawet o to, żeby to były nie wiadomo jakie zakątki świata, tak? Po prostu było brak dobrej woli wielu biur podróży i jak sprawdzę, które biuro podróży... No i przewoźników, że tak powiem, tak? No, tak, dokładnie. Bardziej przewoźników niż biur podróży. Dam wam znać koniecznie, bo teraz nie pamiętam dokładnie nazwy, ale dam wam znać, które biuro podróży nam pomogło i naprawdę pozdrawiamy pana Adriana i panią... Anię Ole. Panią z tego biura podróży, przepraszam, chyba nie Anię. Pamiętam nie pamiętam imienia, ale pozdrawiam was bardzo serdecznie, bo codziennie dzwonili. Dziękujemy wam bardzo za pomoc. No, a jeszcze bardziej podziękujemy, jak tam dolecimy. Tak. Także, no ale naprawdę to, co oni, nieważne, czy sobota, czy niedziela, dzwonili Oj, do tak. nas. I dzień w dzień, albo nawet kilka razy dziennie. I uspokajali, że walczą, że będzie dobrze, żebyśmy się nie martwili, że nie odpuszczą tego. A wiele, wiele biur podróży po prostu na starcie mówili, że nie da się. Także cieszę się, że się da. Da się, wszystko się da, tylko trzeba po prostu co? Chcieć. Dokładnie. Także jeszcze raz dziękujemy. I co, teraz musimy się zająć Tak, teraz sprawami. Musimy usiąść. Przed komórki załatwiać. Tak, i co? I to będzie piękny dzień. Ale się cieszę. No jeszcze. Hello. Chillujemy sobie. Kotku, jak ci? Dobrze. Całkiem sympatycznie. Wypiliśmy właśnie coś zimnego. Ja miałam lemoniadę z mango. Tak, coś takiego. A Bartuś miał piwko. To nie jest do końca piwko, to jest Bellini. To jest coś takiego jak... drink taki... Koktajl na bazie wina mosującego i miąższu z białej brzoskwini. Cokolwiek to znaczy. Ale całkiem smaczne. Ale jest tak pięknie. No pogoda jest nieziemska. A za kilka dni? Będziemy wygrzewać się na słońcu greckim. Tak jest. A jutro musimy zacząć szukać walizek. Miejmy nadzieję, że rodzice nam pożyczą. No, tylko czy ja się zmieszczę? Nie zabierzesz kosmetyczki w razie czego. Ale zobacz, ja od kilku dni właściwie się nie maluję. Dobrze. Powiem wam, że dzięki tym rzęsom ja mam takie wrażenie, jakbym naprawdę była taka pomalowana. No. Mówiłem ci, że jesteś najpiękniejsza na świecie. Miłe. No. Na pewno... Na pewno niedługo zobaczycie na kanale filmik właśnie o rzęsach, moje przemyślenia, bo w sumie chciałam wam kilka słów powiedzieć i zobaczymy, czy będę wracać do rzęs, ale na ten moment jest mi bardzo wygodnie. Ciekawe, czy one wytrzymają do wyjazdu. Zbieramy się z Nadwisły, teraz jedziemy. Kotku, gdzie jedziemy?
niespodzianka. Niespodzianka? No, jedziemy na obiad, bo jest już godzina prawie trzecia, nie? Aj! Miśku. Ale było fajnie, co? No, słoneczko. Dobra, to ostatni rzut okiem na Wisłę i piękną pogodę, jaką mamy, bo po prostu lepszej pogody chyba nie mogłeś zamówić. Tak mi się wydaje. Kotku! Idziemy? Tak, czekam na ciebie cały czas. Muszę wam powiedzieć, że forma tego budynku bardzo mi się podoba. Nie wiem dlaczego, ale jest taka inna. Jakby pofalowana. Super to wygląda, naprawdę. No. Zgadzam się z przedmówcą. PGE Narodowy. W tle. I Królowa Polskich Rzek. Siemanko, to znowu my, ciąg dalszy naszego świętowania i teraz idziemy na obiad do miejsca, w którym Bogusia nigdy nie była, ja zresztą też nigdy nie byłem, ale zawsze chcieliśmy tam pójść i właśnie z okazji naszego święta odbędziemy pierwszą wizytę w tym miejscu. Idziemy do hali koszyki. Dużo słyszeliśmy o tym miejscu i chcemy sprawdzić, jak to wygląda. Podobno jedno z najbardziej modnych miejsc w Warszawie. Zobaczymy. Dobrze, dobrze. Ale się zjarałam. Znowu nie posmarowałam się filtrem. Niedobrze, niedobrze. No, niedobrze. Jak to dobrze, że moja gęba już się przyzwyczaiła do takiego słońca. Tak? Ale chyba byśmy nie chcieli na wyjazd wziąć jakiś filtr, nie? Nie wiem, jaka pogoda w Grecji. O, chyba ciepło. Trzeba się zapytać Doroty. No. Pozdrawiamy cię, Dorotko. Do zobaczenia za kilka dni. Tylko wiesz co, jak ten filmik pójdzie, to podejrzewam, że już będziemy po spotkaniu z nią. Nie. Nie? Idzie w piątek. Tak? Mhm. Tak. Okej. Okay. Słuchajcie, idziemy tu szukać jakieś fajne miejsce i jak to znajdziemy, to się odezwie.
wreszcie wybraliśmy, co? Znaczy, szczerze myślałem, że w hali koszyki jest większy wybór. Więcej knajp do wyboru, tak? Na śniadanie na przykład wiedziałabym, gdzie pójść. Bardzo dużo włoskich knajp. Tak. Bardzo dużo sushi. Dwie duże knajpy. Jest jakiś tapas, jakiś sushi, jakieś mango, tak, wegetariańskie. To trzeba przyznać, bardzo dużo jest wegetariańskich knajp. Chyba ze dwie jest czy burger, trzy. Tak, no ale to jakoś tak do mnie nie przemawia. Ale ten burger, powiem wam, że spytałam się, czy mają świeże frytki, takie wiecie, robione przed nich. Nie. Mrożone. Pytam o bułkę, czy robiona przez nich. Nie. Przyjeżdża gotowa. Za tą cenę można kupić naprawdę w takich dobrych burgerowniach już zestaw z frytkami. Na przykład w Aioli te hamburgery są. Zobacz, jak pójdziesz do Bobby Burgera, tak? To no. Masz za 20 zł normalnie burgera, no, ogromnego burgera z frytkami i sałatką jeszcze. No, a to wszystko trzeba oddzielnie i jeszcze wszystko mrożone. No. Więc tak słabo trochę moim zdaniem. No, troszeczkę. No. Zobaczcie, jak ja się zjarałam, matko. Tak mnie czoło boli, policzki i dekolt. W ogóle nie czułam tego nad wodą, znaczy wiadomo, że się nie czuje nad wodą, jak się człowiek zjara, ale masakra. Bartek zaraz będzie mnie przezywał buraczką, nie? Tak zwykle, ja się na czerwono opalam, ale w końcu nie powiedzieliśmy, gdzie trafiliśmy, Bartek. Trafiliśmy do Bierhalle. Ja nie bardzo chciałam, bo kiedyś w Arkadii zjadłam coś w Bierhalle i było średnio chyba świeże, bo miałam brzuch bolał potem, ale mam nadzieję, że tu będzie inaczej, bo pan powiedział, że trzeba czekać minimum 20 minut, tak? 20 minut. Także mam nadzieję, że będzie pysznie, świeżo. A my postawiliśmy na tradycyjne danie. Ja wziąłam sobie schabowego, a Bartek cielęcina, tak? Także tak tradycyjnie będzie. I Bartuś wlepiony w telefon. Co, że nie? Sprawdzam po prostu. Co to za mordki? A tu co to za mordki? A my? A my? Jak ty wytrzymałeś ze mną 2 lata? Jako małżeństwo i jako 8 małżeństwo. Lat jako bycie razem. Już 8,5 razem. No. Długo. Jak stare dobre małżeństwo. Cześć kotku. Cześć. Jak tam obiadek ci smakował? Tak, bardzo. Bardzo. Bardzo mi smakował, ale ilość była przerażająca. No. To nie jest porcja dla zwykłego, normalnego człowieka. Dlatego tak jak my, pewnie większość ludzi zostawia trochę jedzenia. A ja bardzo nie lubię jedzenia zostawiać. Mama mnie zawsze uczyła, że jedzenia się nie wyrzuca. Zawsze dostawałem za to opierdantus. To co, jakie teraz plany? No, sprawdziliśmy ten repertuar, tak. Nic nie ma ciekawego. Bo mieliśmy jechać do kina. W odpowiedniej sali. I teraz myślimy, co robić. Więc no nie wiem, no albo pojedziemy do domu. Obejrzymy sobie łóżeczku film. Tak. Ewentualnie jeszcze gdzieś na spacer, ale... Ale... Zaraz pokażę. Ale przydałoby się nałożyć coś mojej żonie na twarz. I w rękę. Jakiś jogurt. Nie, aloes nałożę. A, masz aloes. No.
bo przypominasz bardziej Indianina niż... Czekajcie, pokażę wam się, bo to jest masakra. Zobaczcie, jak to wygląda, po prostu... Czerwono twarze. I ręka tak samo. Więc chyba pojedziemy do domu, bo ja muszę się nasmarować, bo bardzo mnie boli czoło. Tutaj puliki, już nie mówiąc o dekolcie. Trochę się dorobiłam. Trochę. I kolejny raz, i to w sumie kolejny raz, kiedy nagrywam. Mówię wam, żebyście nakładali filtr, uczyli się z błędów cioci Bogusi. Uczyć. Co? Uczyć, a że ciocia Bogusia się nie lubi uczyć, to... Tak. Więc ciocia Bogusia jest teraz zjarana, cierpi i nie wiem, chyba zaraz pół butelki aloesu wyleje na siebie. Po prostu... Zatem myślę, że jak wrócimy do domu, to wstawimy pranie. Ktoś tu musi obrobić filmiki. No, bo jak mam zostawić wam chociaż połowę tego, co powinno być przez ten czas, jak nas nie będzie, no to muszę trochę podziałać. Także no, zobaczymy. Chyba to będzie taki wieczór, jeszcze się nie żegnamy. Nie, pożegnamy jeszcze... się potem, ale mówimy wam, jaki jest plan. Teraz jesteśmy na Placu Konstytucji. Tak. Hej kochani. Witajcie. Któryś raz już dzisiaj. Tak jak wam mówiliśmy, zmierzamy do domu. Zatrzymaliśmy się tylko w parku na chwilę. Żeby z wami pożegnać. Tak. I odsapnąć trochę. Tak. Bo w tym tramwaju było gorąco. No troszeczkę tak. Także kończymy dzisiejszy dzień z nami. Nie zabieramy was do mieszkania, bo... Mieszkanie wygląda tak, jakby przeszedł tamtędy co najmniej halny, a może nawet i huragan. Jakaś trąba powietrzna. Coś w ten deseń. Tak, która, więc... która ma na imię Bogumiła. I Bartłomiej. Skarbie, przecież tropikalna burza nazywa się imieniem kobiet, a nie mężczyzn. Tak? No. Cwaniak. Jak tam moje czerwone twarze? Oj, weź przestań, mnie tak boli. Tak mnie twarz boli. Dekolt mnie boli. Idę się posmarować tym aloesem. O, bez po prostu. Trzeba. Jest grubo, że tak powiem. Nie tylko tu, ale i też. Ła. No. Boli. Gorące. No. Nie tylko serce mam gorące, jak widać. No, to cała gorące dzisiaj jest. No, także poza tym musimy wstawić pranie, żeby tak się przygotować na wielki wyjazd. Oj, tak. A nie, ja nie muszę. No tak, Bartek się ostatnio tak obkupił w nowe jakieś koszulki, że stwierdził, że bierze same nowe ciuchy. A jak? A ja muszę poprać, w sensie pralka musi poprać. No, także kończymy na dzisiaj. Dziękujemy, że byliście z nami w tak wyjątkowym dla nas dniu. Bardzo wyjątkowym. Myśleliśmy, że spędzimy ten dzień już na wakacjach. Taki był plan. Taki był pierwotny plan, ale... Tak. Ale nie wychodziło, nie wychodziło i myśleliśmy, że w ogóle nie wyjdzie. Nie. A tu taka niespodzianka, więc bardzo się cieszymy i nie możemy się doczekać wylotu. No ja mogłabym dużo gadać na ten temat, tak, bo wiem. Jestem na maksa wzruszona tym i cieszę się strasznie. Dobra, Misia. Żegnamy się. Tak. Dajcie znać, czy wam się podobało. No, mamy nadzieję taką. Długi filmik, więc chyba będzie co oglądać. Wasze ulubione. Pamiętajcie o kciukach do góry. Tak. I jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to subskrybujcie, zapraszam serdecznie. W ogóle witam też nowych moich subskrybentów i mam nadzieję, że filmiki wam się podobają. I napiszcie mi w komentarzu,
jakie macie plany na wakacje, a jeżeli jesteście osobami z niepełnosprawnością, to koniecznie napiszcie, czy też mieliście takie problemy z wyjazdami zagranicznymi, jak my. Bo fajnie jest wymieniać takie doświadczenia, także koniecznie mi napiszcie. Ściskamy Was ciepło, dziękujemy, że byliście z nami i życzymy Wam wszystkiego najlepszego, bo wierzymy, że Wy też życzycie nam dobrze. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!